Hej, najnowszy dodatek Angoro do Hearthstone'a zbliża się wielkimi krokami. Za waszą namową postanowiłem jednak ostatni raz nagrać z tej gry jakiś materiał. Mam dostęp do, że tak powiem, bety tego dodatku, gdzie gracze mogą przetestować wszelkie karty przed wprowadzeniem, żeby nie było żadnych problemów w trakcie gry. Więc zaczynajmy. Mam ten honor, skorzystajmy z niego. Więc naciśnij, żeby zacząć, wpisz nick, z racji tego, że jestem do bety, to mam nowe konto. Nie jest to niczym dziwnym. Mam nadzieję, że Camrus nie jest... Okej, Camrus nie był zajęty, bardzo dobrze. Teraz musi mi się... Oczywiście cała ilość kart, wszelkie karty muszą się ściągnąć, bo wiadomo, Battle.net jest taki jak nie inny. No i dobrze, pobraliśmy datę. Na szczęście zeszło to całkiem szybko. Ostatnie słowo, efekt, który jest zagrywany, kiedy karta jest niszczona, czyli widać, jest to jakaś odmiana detrafla. Prawdopodobnie nie da rady się tego wyciszyć. Dobra, to jest jakaś fabuła, która nikogo nie obchodzi, przecież to tylko gry Blizzarda. No, i weszła nowa ewolucja, w sensie nowa aktywność, ewolucja, co zostało zapowiedziane w prologu, więc już mamy dwa nowe efekty. Zajebiście. Ewentualnie ten poprzedni efekt to jest Detrafl, tylko zmieniono nazwą, bo Detrafl się strasznie ciężko pisze i w sumie się absolutnie nie dziwię. Wiele osób w community mówiło, Blizzard zmień nazwę Detrafl, bo nigdy nie umiem tego dobrze wpisać, jak się wyszukuje karty, to jest tragedia, żeby to znaleźć. Dobra, podsumowanie. Losaria and Arisa, dwa młode elfy, które żyły w lesie, trenują sobie, żeby zostać tam strażnikami. Guardianami, bo wiecie, kiedyś jak demony atakowały, to były guardiani. I ogólnie... No... Więc teraz elfy są szkolone, ponieważ Legion, atak, tego typu sprawy. A z racji tego, że to jest dodatek opierający się na wszelkich dinozaurach, to trenujemy w lesie, w takiej dżungli, co nie? Dobra, tutaj jest trochę fabuły, która nikogo nie obchodzi. Więc spoko. O! Zbliżają się dinozaury! Zbliżają się dinozaury! Magiczne dinozaury! Dobra! A może nie dinozaury, może nie. Może to jest akurat nawiązanie do Legionu, który wychodzi. Dobra, mniejsza. Fabuła nie obchodzi nas to. Nikt nie gra w gry Blizzard dla fabuły, nie oszukujmy się. Na przykład WoWa się gra tylko po to, żeby albo kupić bus do 90 levelu i nabić tam jeszcze 10 leveli dla rajdów, albo żeby przeraszować do 90 levelu i mieć content z ostatniego dodatku. Kogo na przykład obchodzi, wiecie, content z poprzednich. Podobnie jest w Hearthstone'ie. No i dobra, mamy zmieniony HUD, nie wiem jak to się nazywa, ogólnie... tutaj mam koszmany. Ja wiem, ja nie jestem nowym graczem, wiem jak grać w Hearthstone'a. Mamy jedną manę, zagrywamy kartę, jeden ataku, dwa życia, spoko. Mamy zmieniony w ogóle wygląd, to mi się strasznie podoba. Mam nadzieję, że będzie... Okej, mamy pierwszą interakcję, która ma dużo więcej animacji. Oczywiście standardowe klikanie na podłogę sprawia, że mamy taki efekt, takiego dźgania, tylko tym razem nie mamy piasku. Piasek jest taki nudny, taki brzydki, a teraz mamy ładną trawkę, więc ogólnie zajebiście, jesteśmy na mapie z dinozaurami, jest wszędzie las, jest wszędzie zielono, jestem zachwycony, w końcu dla oka jest dużo lepsze. No dobra, ja nie jestem nowym graczem, wiem, klikamy, atakujemy, wiadomo, zadajemy tyle obrażeń, ile mamy tutaj, obrywamy tyle, ile przeciwnik ma ataku, spoko, zagramy kartę za dwie many, no i zajebiście. Muszę przyznać, że kreska się polepszyła. Na pewno graficzne ulepszenia w tej grze... No, budżet na to niezły poszedł, ale nie narzekam, bo moim zdaniem Hearthstone był brzydki. Przejdę do tego momentu. No dobra, mamy za mało... Ta postać, z tego co widzicie, ma taki dziwny hero power, bo on się chyba będzie mieć cooldown. To jakaś nowa postać, nowa klasa dodana? Nie wiem, może Monk? Nie wiem, nie kojarzę tej epki, słabo znam lore Warcrafta, więc wybaczcie. Każe mi atakować twarz typowy Hearthstone, kurwa, na tutorialu ten. Tak, ej, co zrobić, co nie? Co zrobić, żeby ludzie przestali grać tak toksycznie? Żeby nie szli tylko w twarz, może żeby zaczęli się wymieniać. Pieprzyć to dajmy od tutorialu, żeby zaczęli atakować twarz, niech się uczą mechanik gry. Co nie, dobra, zaatakujemy tak twarz, bang. A tym się wymienimy, bo oczywiście opłacalne wymiany, no. No i jeszcze zagramy ciebie, zajebiście. No dobra, no taki typowy Hearthstone, nie? Nie mogę się doczekać na najnowsze karty. Znaczy, tu są jakieś najnowsze karty, jakieś takie chujowe, wiecie, za jeden many, jeden na dwa, dwa na dwa za dwie many, to jest... No... Blizzard nigdy nie potrafił tworzyć jakichś specjalnie nowych kart, ale... O! Może to są reskiny po prostu, dobra, wymienimy się tak. Zajebiście, znaczy nie da się wybrać kolejności, wymieniamy się, kończymy to, nie mogę tego, mam 4 many, nie mogę tego zagrać faktycznie. Dobra. Ewolucja?
Co to jest? Czy mogę jakoś to sprawdzić, jak to działa? Mogę ewoluować karty, dobra. Czyli dodali mechaniki ewolucji do Hearthstone'a. Okej, to pewnie nie mam Hero Powera, bo to jest tutorial. Na początku też nie mieliśmy w Hearthstone'ie tego, w tym bazowym tutorialu. Nie mogę tak zagrać jego, on ma 5 many, kuźwa, ma czego nas uczą. Dobra, zagrajmy jego i spróbuję go jakoś ewoluować. Klikam tutaj, mogę go ewoluować. I ewolucja sprawia, że mogę karty zamieniać na lepsze karty. Tak, chcę go ewoluować. Jak to działa? Okej, i teraz z tym Jaxem. Zajebiście. O, i one dostają charge'a, ewolucja daje nam charge'a. A przeciwnik zagrał tamtaj, możemy się wymienić, tak? Zajebiste. Tylko to będzie straszny kancer, jeśli chodzi o wchodzenie w twarz. Dobra, wygraliśmy. Zajebiście. Że spoko, motyw ewolucji mi się naprawdę podoba. Mi się naprawdę podoba, jest strasznie fajny. Tylko powinni dopracować troszeczkę lepiej podświetlenie kart, bo klikałem prawy klawisz i nie działało to tak, jak bym chciał. No ale dobra. Lecimy dalej. Zobaczymy co... Na co, co czekasz nas więcej. O! Dobra, fabuła, co nas nie obchodzi, okej, skip. Skip, nie obchodzi mnie to, dawaj, dawaj, kolejny step. Kogo obchodzi fabuła w Warcraftcie? Ja pierdolę. 2017 fabuła w Warcraftcie. Dobra, mamy monetkę. Dalej nie mamy monetki, goddammit, ja lubię zaczynać z monetką. Tym razem mamy mniej życia, okej, znowu utrudnić troszeczkę. Zadmiewany 2 na 2. Follower, to jest jakaś nowa rodzaj kart. Czekaj się, nie jestem za dobry z angielskim. Inne nazwa na minionów, okej. Pozmieniali dużo nazewnictwa. No ale spoko. Czyli teraz możemy wolować za dwie tury, spoko. A ten koleś będzie duży. Ty nic nie zagrał? Teraz zaczynamy z 5 many. I co to jest? Tak, iść w twarz, nie możemy o tym zapomnieć, co nie? Zanim cokolwiek zagrasz, pójdź w twarz! To jest podstawowa zasada, nowy graczu. Musisz się nauczyć dobrze grać w tą grę, idź w twarz. Okej, czyli mamy teraz spela. Okej, który podbija nam staty... A nie! Dodali, powiedzmy, takie itemy, które są na polu gry. I te itemy, normalnie mamy itemy, których atakujemy, ale teraz mamy takie trinkety, których możemy zagrywać. I to buffuje nam inne karty. Ten trinket, zajebiste. Podejrzewam, że będą spele, które mogą to zniszczyć, coś takiego. Ale dobra rzecz. Czyli zajmujemy sobie stratę na polu gry. Ale w zamian mamy item, który nam coś daje. Możemy ewoluować. Okej. I ten item ma... Ten minion ma jakąś specjalną umiejętność, która zdaje randomowo dwa strzały w jednostki. To za 6 man 4 na 5, która zadaje dwa obrażenia, to jest takie jak Candle of Apocalypse trochę. Nie jest to jakoś super dobre, ale to tutorial, więc w sumie się nie dziwmy. Nie mogę tego... Ej, chcę wyulować. Nie mam jak? Chwila, co? Ej, chcę! A, to jest... No nie mogę! Tutorial mi nie pozwala. Nienawidzę czegoś takiego. Uwielbiam tutoriale, które pozwalają zrobić... Pozwolić graczom na to, co chcą zrobić, co nie? A nie, że masz iść za rączkę z masakra. No... Chciałbym ewoluować. Mogę? Wyjebane. A, dobra, zagrywam. No tak. A, jakiś efekt? Dobra. Czyli nowa karta? Nowa karta, czyli wróżka, która tam za dwie many zadaje dwa obrażenia, potem wraca nam jako stwór jeden na jeden. Dobra, teraz możemy ewoluować, zajebiście. Przepraszam bardzo, chciałbym przyciągnąć. Upierdliwe. Dobra, 6 na 7. Mam charge'a. Twarz! Okej. Charge jest takim niezły, ale... Brak balansu. Absolutny brak balansu. Wyobraźcie sobie to na Hunterze. Tylko nie wiem, jaką kasą za bardzo gram, nie ogarniam, bo nie dostaliśmy jeszcze dostępu do tego... Hero Powera. No ogólnie spoko. Mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej takich mapek, bo jedna mapka... O! Tym razem mam monetkę, zajebiście. Teraz uczą mnie mulliganu. Naprawdę, jak daliście mi beta testy, to każecie mi robić ten tutorial. Dobra, wymienię tego, bo mi każecie. Czemu by nie? Okej, spoko.
O, ale mamy nowe karty. Więc mamy tą wróżkę za dwie many, która strzela za dwa. Mamy tego typa z zwykłego 2x2. Co dalej? Rar. Jakieś nowe emotki? Jak odpowiesz emotki? O! Czy teraz zamiast monetki będziemy mieli dwie karty? W tym dodatku? Nice! W sumie mi to bardziej pasuje, tak będąc szczerym. Ale z drugiej strony przeciwko tempo może być to naprawdę przejebane. 2 na 1 taunt. Proszę was. Kto by chciał... O, teraz mogę zagrać co chcę, dobra. Więc 2 na 2, 1 na 1... Jak sprawdzić, do jasnej cholery? A, dobra, już działa. A nie, to działa inaczej. Zagrywam to i dostaję dwie wróżki na łapę. Spoko, on jest 1 na, 2 na 1, to będą dobre wymiany. Dostałem dwie wróżki. Nice, nice. Może być. 2 na 1 taunci, okej. Okay. Oj, teraz mamy w ogóle hadzik, który pokazuje minionów umarły, ile ma na łapie, ile ma w deku. Zajebista sprawa. Mamy wbudowanego deck trackera w końcu. Okej, okay, ten się wymienił, dobra wymiana, morda. Więc co ty mi dajesz? Czy zatrzymany 3 na 2, naprawdę? Dobra, za dwie many 2 na 2. O, za każdym razem, kiedy zaatakujemy, dajemy wróżkę na łapę. Co jest takim spoko, aż ma słabe statystyki. Więc może chciałbym dać wróżkę i 2 na 2 typa? Albo dwie wróżki w sumie nie wiem za bardzo. Albo tego zioma wystawia, albo... Albo tego, tak po prostu do chujowej wymiany. Dobra, wystawimy ciebie do chujowej wymiany. Niech będzie. Niech będzie, niech będzie. Nie chcę, żeby on się wymienił z wróżką, żeby dostał value. Niech będzie kart zatrzymany, za kart zatrzymany. On jest za dwie many 2 na 1 z tauntem. Boże, co za gówno. Ja wiem, że to jest tutorial bez przesady. No dobrze. Zadaj dwa obrażenia i... Okej, okay, i... O, Sylvan Justice! Czyli to jest jakaś... Babeczka od Sylwany, spoko. Mam 4 many, co w sumie mogę zagrać, to chyba tak gówno mogę, co nie, to nie wiem, zagramy ciebie i będzie jedna słabsza wymiana. Nie będzie. Zrobimy tak. O, mogłem ewoluować, a chyba dopiero teraz. Co to jest za buff? O, to jest jaszczur. Okej. Wymiany, wymiany. Podoba mi się animacja, animacje zostały zmienione. Więc chyba w tym odcinku ogólnie nie za dużo zobaczymy nowych kart, bo muszę przejść przez tutorial. Zniszcz przeciwnika z amuletem. Okej, czyli już pierwsze karty, które działają z amuletami, co nie? To już widać, że to jest taka dzika roślina. Pasuje ten, wiecie, na stole z dinozaurami, bo tam miało być dużo takich dzikich, zabójczych roślin dinozaurów. Więc zniszcz przeciwnika z amuletem. Jeżeli dwa inne karty zostały zagrane w fikturze, spoko. Dobierz kartę, jeżeli przynajmniej dwie karty zostały zagrane. To jest całkiem dobre! Tak szczerze. I teraz ten, Battle Cry zamienił na fanfary. Nie wiem czemu. Ale no cóż, co tu mamy? Kiedy zaatakujesz Fairy. Dobra, to wiecie co? Zacznijmy tego pana. Fuck you. Zamknij mordę. Wymienimy się tak. I zagramy tego zioma, który daje wróżki. A raczej ziomalkę. Ona wygląda jak trochę jak Sylwanka, nie? O, mogę ewoluować! O, bitches! Yeah! Zapomniałem o ewolucji. Dobra, zajebiście. Lecimy. Nie mogę atakować? Jak to? Just don't. A to nie dostawało charge'a? Może to zależy od miniona. Może to zależy od miniona. Okej, okay, tam uciek 1 na 1. Te karty są chujowe. Ładnie wyglądają, ale są chujowe. O, oh, jest, dobra. To wymienimy się... Tak? Dostanę wróżkę, nice. Zagrywamy tak. Ciebie też mogę ewoluować? Co nie? Co nie? Chyba mogę. Mogę! Zajebiście. A, mogę atakować, ale chyba tylko miniony. Zajebiste! Czy jednak Blizzard zrobił coś, co do... nie polega na biciu w twarz. Ej, jestem zachwycony, tak? Nieironicznie, jestem naprawdę zachwycony. Wiecie co, zagram sobie 3 razy wróżkę.
bo on ma dużo tych gównianych kart. Ej, ta nowa mechanika ewolucji mi się zajebiście podoba. Jestem ciekawy, jaką kasą w ogóle gramy. Bo na razie gramy z samymi neutralnymi kartami. To mi się nie podoba. Fairy Champion, ładnie wygląda. Patrzcie tak bardziej w kreskę mangową, nie? To jest spoko. To jest naprawdę bardzo spoko. No dobra, więc czy coś dajesz coś konkretnego, czy co to jest? Dobra, zabijemy ciebie, fuck you. I zagramy sobie, możemy zagrać sobie tego golema za 4 many. Dobra, i zagramy jeszcze jedną wróżkę. Oh! Teraz można mieć tylko 5 kart na polu gry. Wow! Ej, ale to jest w sumie dobre. To jest w sumie naprawdę dobre. Ponieważ teraz tempo deki nie będą w stanie zrobić takiej super przejebanej przewagi na polu gry. Będzie łatwiej wyczyścić stół. Więc gra nie będzie tak snowballowa. Co nie? Podoba mi się to. Na arenach na przykład to jest niesamowicie przejebane, jak przeciwnik sobie wystawi jakieś 6-7 creep. Albo jakieś zoo, czy inne takie przejebane talie. Szaman jakiś problematyczny. Bloodlust? Panie, psz, zajebiste. Ej, mi się to podoba. Nie! 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 Ale nie, jestem zachwycony. Ta ewolucja, 5 kart na polu gry, dobra rzecz. Naprawdę to dobra rzecz. Więc ogólnie, tutorial jest... Źle zrobiłem, zacząłem od tutorialu... no, dostałem jakąś nagrodę, zajebiście. Zacząłem od tutorialu, nie powinienem. Mój błąd, przepraszam, to jest nudne, wiem. Od następnego odcinka pokażemy karty, które weszły do dodatku, co nie? To mógł być taki, powiedzmy, wstęp dla nowych graczy, żeby pokazać tą mechanikę Evolva i... tą zmianę z 5 kartami, więc to nie jest jakiś zmarnowany odcinek, co nie? Więc zostawię tutaj dropne, żeby był odcinek krótszy. Od kolejnego odcinka pokażemy karty i będzie wszystko okej, dobra? Mam nadzieję, że się nie gniewacie, mam nadzieję, że wam się podobało i... mam ochotę kupić tą skórkę, co nie? Wygląda naprawdę ładnie. Może wydam trochę swoich pieniędzy. Ale już nie za bardzo. Dobra, mniejsza, na tym się zastanowię. Do zobaczenia, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i nie możemy się doczekać do naszego dodatku. Angor, dinozaury, jej. Jak widać, dużo wróżek. Co, jest też spoko. Pa, pa.